O, wyspany, wypoczęty. 11:30, sobota. Do celu zostało 730 km. Dzisiaj chcę się przybliżyć jak najbliżej do celu, tak żeby została gdzieś jakaś 100-200 na jutro. Taki jest plan. Taki jest plan. Także nie chcę mi się na razie śniadania jeść, pomimo że w sumie jest późno. Więc przenoszę się dalej. Dalej gdzieś sobie coś tam ugotuję, jakiś ryż może albo coś. Zobaczymy. W każdym razie na razie chciałem powiedzieć, odpalam auto odpalone, więc biorę się i jadę. Właśnie się zatankowałem w Laon na Esso. Kiedyś nawet byłem z siostrą w tej wiosce, mieście, miasteczku. Jest film gdzieś. Dawno temu i nieprawda. No ładnie tu jest. Na pewno kiedyś jeszcze tu przyjadę. 198 litrów. Słuchajcie, szukałem i znalazłem w końcu parking, który mi odpowiada, żeby nie było. Tak, jest hałas. Tak jak widzicie. Ale nie jest przy samej drodze. Obiad muszę sobie jakiś zrobić. Chciałem wam jeszcze o czymś opowiedzieć dzisiaj, bo tak mi akurat ta myśl chodzi po głowie od 2 dni. I się z wami nią podzielę. W ogóle, o, światło nie zgasiłem, muszę zgasić światło. Tam jest taki ciekawy motyw. Jest stolik, więc będzie gdzie zjeść. Lato w końcu, nie? To się nazywa właśnie przechowywanie patelni w skrzynce z resztem zresztą. Ani razu jeszcze jej nie użyłem, a już jest porysowana, zarówno tu jak i tu. Dlatego nie kupuję nic drogiego, bo żeby to upchnąć, to muszę to tak trzymać, że to się rysuje. I taka patelnia za 15 zł jest sam raz, ona mi starcza na kilka tras, a potem zostaje po prostu wyrzucona. Zaraz, żeby było wesele i następuje segregacja przypraw i nie tylko. Fiksy do tej torby idą. Prawy do drugiej, co mamy? Czosnek granulowany, raz. Boloński, to jest fix. Pieprz ziołowy, to jest fix. Pomysł na w sumie, no ale to tam. Sos pieczarkowy. Pieprz ziele angielskie. Sos myśliwski. Kubek to też tu, kubek też tu. Czasami trzeba zjeść rybkę. A co? Fajnie. Fajnie mam kuchnię? Taka jest. No i oto moje dzisiejsze papu. Łosoś, 2 saszetki ryżu. Bo czasem trzeba porządnie zjeść. A propos tego, co wam chciałem powiedzieć. Ostatnio nagrywałem odcinek o Life is Strange, o grze, którą w sumie nie zagrałem, tylko obejrzałem, ale historia mnie na tyle trzasnęła, muzyka mnie na tyle wciągnęła, w ogóle całokształt mnie jakoś tak strasznie wciągnął, że ciężko mi się teraz odnaleźć. Co mam na myśli, teraz wam powiem. No tutaj konkretnie mi nie chodzi o to, że to jest gra. Bo ja tak mam niezależnie od gry, czy to filmu, czy anime, czy manga, czy cokolwiek. Ale chciałem się dowiedzieć, może wy też tak macie, może to nie jest kwestia tego, że ja tak mam. Albo ile osób tak ma w ogóle. Ja mam tak, że jak dorwę jakąś ciekawą historię, z którą w jakimś tam stopniu się utożsamiam, która w jakimś tam stopniu mega mnie wciągnie, to potem mam problem ruszyć dalej. Cały czas mam przemyślenia na temat tej historii, cały czas myślę, wspominam. I na przykład mam tak, że nie wiem, obejrzę dobre anime, to potem nic mi się nie podoba. I mam problem, żeby ruszyć dalej.
Ale powiedzmy, jak obejrzę takie naprawdę super mega anime, które mi się mega spodoba, albo taką mangę, która mi się tak spodoba, że na inne nie mogę patrzeć, to żebym nie wiem co czytał, to musi być już lepsze od tego, co czytałem, oglądałem czy grałem, żeby się tym zająć. I dlatego ja tak anime oglądam falami. Bo oglądam anime, powiedzmy, miesiąc, codziennie i nagle trafi się taki tytuł, który wywoła na mnie, zrobi na mnie takie wrażenie, że potem ciężko mi jest za cokolwiek innego się wziąć. I tak było właśnie z grą Life is Strange. Grać nie grałem, ale tak jak mówię, oglądałem Let's Play'a. Fabuła na mnie zrobiła takie wrażenie, że od dwóch dni katuję soundtrack. Jak odpalę jakąś inną muzykę, to w ogóle mi się nie podoba. Z chęcią bym zagrał, pomimo że całą fabułę znam na pamięć. Także dajcie znać, proszę, ile osób z was tak ma, bo to jest dość ciekawe zjawisko. Myślę, że sporo osób tak ma jak ja. Z tym właśnie, że jak coś się bardzo spodoba, to najchętniej byśmy się chcieli tym dziełem dzielić ze wszystkimi, a cała reszta nas nie interesuje. Przynajmniej ja tak mam. A teraz pozwólcie, że skończę sobie konsumować, zanim mi wystygnie i odezwę się do was później. Powiem wam, że nażarłem się jak świnia. Pojedzone. Oj, teraz trzeba posprzątać ten burdel. I jedziemy dalej. O, znów z racji tego, że jest pojedzone, zostało 470 km do celu, a jest już 19.30. Biorę dupę w troki i jadę dalej, bo jutro chciałbym naprawdę się zająć montażem, a nie jazdą. A tej jazdy jeszcze zostało 8 godzin, więc chociaż 4 jeszcze dzisiaj bym chciał pojechać. Takie pytanie, kochani, do was. Poznajecie ten wiadukt? Tak, byłem tu. A teraz którędy tu jechać? Pojadę przez miasto, chociaż tam niby jest zakaz, ale to przez miasto pojedziemy przez miasto. Dzisiaj słońce gorsze, to też gorzej wygląda. Bardzo czystą szybę mam, od 4 dni ją myję i nie mogę się zebrać. Jutro będę musiał to zrobić w końcu. No więc, kochani, nie ujechałem za daleko, bo ten parking, na którym stanąłem i miałem 370, to już tu stanąłem. Nie chcę mi się dalej jechać. W tym momencie jest 22.40, ja sobie tam ze znajomymi na TeamSpeaku rozmawiam. Jutro od rana zrobię prawdopodobnie resztę kilometrów, żeby dolecieć tak w granicach, nie wiem, 13 na miejsce już i wziąć się za filmy. Ewentualnie może od rana jeszcze zajmę się czymś innym, a nie wiem, nie chcę nic obiecywać, bo różnie to może być. W każdym razie, wracając jeszcze na chwilę do tego tematu tych moich faz takich, że ten... To właśnie ostatnio miałem też tak po jakimś anime, już nie pamiętam co to był za seria. Chyba Bakuman, że obejrzałem to anime, miało 3 sezony po 24 odcinki. Obejrzałem całość i miałem taką dziurę, że nie mogłem się za nic zabrać. Pierwszy raz tak miałem w ogóle, jak obejrzałem Suzukę. To było jedno z pierwszych anime, które obejrzałem. Potem stwierdziłem, że było fajne i tak dalej i zacząłem mangę. Się okazało, że manga wybiega daleko w przód z fabułą. I okazało się, że druga część, ta, która nie jest zaanimowana, jest jeszcze lepsza. I po całym anime miałem jeszcze większą dziurę i w ogóle tydzień chodziłem z truty. Masakra. To jest naprawdę tak dziwne uczucie, że to jest nie do opisania. Po prostu ciężko mi czasami się za coś zabrać. I przez to czasami właśnie zmieniam branżę albo to, czym się akurat zajmuję w danej chwili. Na przykład mam fazę na anime i trafi mi się taki tytuł, który spowoduje, że za żaden inny się nie mogę wziąć, bo mi się nie podoba. I biorę się wtedy na przykład, nie wiem, za naukę angielskiego albo wymyślam jakiś film, który chciałem nagrać kiedyś tam, ale mi nie wyszło i mi się przypomina
tak właśnie przez to, że przez takie sytuacje właśnie skaczę od zajęcia do zajęcia z różnych rodzajów. To tak w ramach podsumowania dzisiejszego odcinka, bo dzień był nudny jak flaki z olejem, mi się nie chciało jechać, jak nie wiem. No i w sumie ostatni tydzień zacząłem w trasie, bo przyszłą sobotę już będę w Polsce. Także ostatnie dni w trasie nas czekają razem. I mam pewne pomysły, o których pewnie już wiecie albo nie, ale nie będę się tu o nich rozpowiadał, bo będzie na ten temat specjalne wideo, albo już było w tym momencie. Tak czy siak życzę wszystkim dobrej nocy i widzimy się jutro. Na razie. Yeah.